Laudetur, proszę państwa. Uśmiechnięte pushbacki. Pushbacki z uśmiechem. Nowy kantus firmu z polityki imigracyjnej. Proszę państwa, patrzę ze zgrozą na słabość państwa amerykańskiego, jeżeli chodzi o sytuację na południowej granicy, granicy z Meksykiem. Z przerażeniem, bo to będzie napędzać Trumpa, jakąś altprawicę. Zdumiewająco bezradna jest administracja amerykańska, ale nie o tym chcę tutaj mówić. Zdumiewająco dobrze wypada... Od razu mówię, tak jak dla mnie Polska na tym tle i polska polityka. Mnie zszokowała jedna rzecz. Otóż, kiedy grał WOŚP, Polska Straż Graniczna zaproponowała licytację udziału w patrolu granicznym wzdłuż granicy białoruskiej, w nocnym patrolu. Ja powiem sam, gdybym był mieszkańcem Hajnówki, bardzo chętnie wziąłbym w tym udział. Byłoby to ekstra przygoda. I teraz powiem tak, rzucono się na nich wszędzie... Bo to nawet w gazecie wyborczej, ale w oko, etc. rzucono się na nich jak na najgorszych złoczyńców. I ja tego nie mogę zrozumieć. Traktowanie polskich strażników granicznych, czyli odpowiedników, nie wiem, tak jak dla mnie, polskich formacji wojskowych w sytuacji konfrontacji ze Wschodem, z Rosją, z Białorusią, bo to jest konfrontacja. No rzeczywiście, tutaj producent się ze mną nie zgadza. Troszkę jak jakichś strażników więziennych, jak jakieś formacje zgoła infamowane. W sytuacji, kiedy ci ludzie tak naprawdę chronią nas, moim zdaniem, tak. Chronią przed zalewem. Zalewem, który nie jest zalewem żadnych biednych ludzi szukających tutaj schronienia z państw, z którymi graniczymy, tylko zalewem ludzi dowiezionych tu w zorganizowany sposób przez zbrodniczy reżim, który wywołał wojnę, agresywną wojnę, która nam bezpośrednio zagraża. Nie widzę żadnej hańby, niczego infamującego we wzięciu udziału w nocnym patrolu, a ja uważam, że generalnie do działań Polskiej Straży Granicznej raczej będę je podziwiać. No powiem tak, to zdaje się, że to jest totalnie i absolutnie niemodne, że tutaj spotkam się z jakimiś straszliwymi atakami, producent mówi, nie zgadza się z tym, co mówię, ale jak dla mnie wzorcowo rozgrywa tę sprawę Giorgia Meloni we Włoszech. Zawarto już umowę z Albanią, ona wejdzie albo 1 marca, albo 1 kwietnia w życie. Mówiłem, że tak będzie, przewidziałem to. Z outsourcingiem. Wszyscy przybywający przez morze nielegalnie do ośrodków w Albanii i tam rozpoznanie sprawy. No my nie bardzo możemy to zrobić, nie mamy takiej Albanii, a z Białorusią się raczej nie dogadamy, bo jesteśmy w stanie wojny hybrydowej de facto, ale Tusk po objęciu władzy, tutaj profesor Duszczyk za to odpowiada, stwierdził wyraźnie. Nie możemy w tym momencie zrezygnować z pushbacków, dopóki otwarty jest ten szlak imigracyjny, ponieważ Białoruś czy Rosja dowiozą tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, jeśli będzie trzeba, bo nic dla nich nie jest słodsze niż zdestabilizowanie NATO, zdestabilizowanie Unii Europejskiej. I tutaj Duszczyk mówi, że będziemy to robić bardziej humanitarnie. To wydano zostaną instrukcje Straży Granicznej, już zostały. Ewentualnie zmieni się stan ustawowy, oszczędzając na przykład, czy stosując pewne złagodzenia w stosunku do kobiet, dzieci, nie wiem, staruszek w ciąży z dzieckiem na ręku, etc. Resztę będziemy pushbackować. I powiem tak, to jest konieczność, smutna i przykra konieczność, ale konieczność. W przeciwnym razie będziemy mieli taką sytuację jak w Stanach, gdzie niekontrolowana już w tym momencie toksyczna imigracja na południowej granicy przy braku sędziów imigracyjnych, braku ochrony granicy może zmieść Bidena. Europa zaczyna sobie radzić, tak, i zaczyna sobie radzić właśnie też instytucjami bezpośredniego czy pośredniego pushbackowania. Po prostu nie damy rady inaczej, to wszystko. Ramen.